Cześć, tu Rudy, witajcie w nagrywarce. My z nagrywarką podróżujemy po Polsce i jechaliśmy i dojechaliśmy na Półwiejską w Poznaniu. A w Poznaniu dużo młodych ludzi, starych ludzi, uśmiechniętych, smutnych, różnorakich, ale na szczęście każdy z nich ma zawsze coś do powiedzenia, a tak się składa, że mamy nagrywarkę, do której to mogą powiedzieć. Jedziemy z nagrywarką w Poznaniu. Siemano, jestem Kostek, mam zajebisty dzień, dziś się zaręczyłem, zaręczyny zostały przyjęte, pozdrawiam swoją mamę, dzięki. Yo, siemano, piłem deskę właśnie sobie, lecę na WF, pozdrawiam znajomych, yo. Siemanko, ziomeczki, jesteśmy tutaj na mieście, w Poznaniu. Dokładnie. Na deptaku, to jest William, to jest... To Stachu. Dokładnie tak, mamy dla was prosty przekaz, pozdrówcie ze swoich babki i swoich dziadków. Ładnie. Zadzwońcie do nich, przypomnijcie im się, że żyjecie. Jesteście kochanymi wnukami, że będzie z was pożytek w tym kraju. Dokładnie tak. I że tworzymy przyszłość tego kraju, trzeba myśleć, a nie sobie gadać. Dokładnie. No. Siema, jestem Kacper, polecam jazdę na desce. Jest to rzeczywiście dużo bardziej ekologiczne i szybsze niż tramwaje albo autobusy. Przejazd do centrum z Łazarza zajmuje mi około 10 minut. Pozdrawiam moją dziewczynę Tasię i dziękuję bardzo. Cały czas oglądacie nagrywarkę z Poznania. Ze mną jest Kacper, Kacper fan longboardu. Cześć Kacpro. Siema. W ogóle korzystasz jeszcze z komunikacji, czy tylko deska i korzystasz, póki jest ciepło? Czasami korzystam z komunikacji, żeby gdzieś dojechać, na przykład do jakiegoś parku, żeby sobie tam polatać, nie? Czujesz jakby, że jesteś zdrowszy dzięki temu, że się więcej ruszasz? Zdecydowanie tak. Polecam ruch, zdecydowanie i zdrowie też polecam, bo najlepiej być zdrowym, nie chorym, to wszyscy wiedzą, Kacper. No ale jak wiadomo, w nagrywarce jest tak, że chciałbym, żebyś wygrał pieniądze i możesz je wygrać pod warunkiem, że odpowiesz na pytanie, to już wiesz. Trzy kategorie pytań na dziś to sport, internety i różne, którą kategorię byś chciał? Różne, poproszę. Ja lubię, jak ludzie wybierają różne, to znaczy, że jest to najszersza kategoria, najśmieszniejsza. Skup się proszę, choć... Pytanie nie jest trudne, ale chwilę będziesz musiał pomyśleć. Chodzi o kolor seledynowy. I jakiego koloru jest to odcień? Niebieskiego? Nie. Zielonego. Było blisko, Kacper, uścisk dłoni, to jest jedyne, co wygrywasz dzisiaj. A wy zostańcie z nagrywarką, a ja Kacprowi będę tłumaczył, to znaczy otworzymy sobie przeglądarkę, będziemy spróbować ustalić, bo my mężczyźni nie bardzo znamy się na kolorach, ale chyba chodziło o zielony. Tak, to zielony. Dobrze, zostańcie z nagrywarką. Zielony. Cześć, jestem Natalia, właśnie idę do presy sprzedawać moje ulubione herbatki. Pozdrawiam moje przyjaciółki Lenę, Ewelinę, Sarę i Olę. Dzięki. Siema, jestem Wieczór, to jest Goryl. Pozdrawiamy całe plewiska, cały Poznań. Strasznie mnie denerwuje jesień, ponieważ w każdej chwili mogę dostać z liścia. Cześć, jestem Maja, spieszę się na korepetycję, bo mam duże problemy z matmą. Cześć, tu Iwanna. Idąc do szkoły byłam w perfumerii i teraz mam chwilę przerwy i chciałabym was pozdrowić, wszystkiego najlepszego i chciałabym pozdrowić jedną osobę. Przemek, będziesz wiedział, kto to jest. Pa! Cały czas oglądacie nagrywarkę z Poznania, ze mną Iwanna. Cześć Iwanno. Cześć. Jak twój dzień dzisiaj? Super, bardzo dobrze się składa. Super. Ja będę chciał ten dzień polepszyć i to o 100 zł za moment, pod warunkiem, że oczywiście odpowiesz na moje pytanie. Dzisiaj mamy trzy kategorie pytań. Mamy sport, internety i kategorie różne. Którą wybierasz? Kategorię różną. Lubisz różne pytania, rozumiem? Tak. Czyli szeroki zakres zainteresowań. Tak. No to dobrze, przejdziemy do sztuki. Bardzo łatwe pytanie. Kto namalował Monalizę? Coś czuję, że wiesz, próbuj. No wiem, ale nie zapomniałam. No to strzelaj, na pewno znasz jakiegoś malarza znanego. Wybierz jednego, może trafisz. Co tam? Raz się żyje, słuchaj. Da Vinci? Tak jest! Rzutem na taśmę i Iwanna wygrywa 100 zł. Widzisz, opylało się strzelać. Słuchaj, to jest twoja 100 zł teraz. Bardzo serdecznie ci gratuluję. Naprawdę?
Tak. Jezu, dziękuję. Bardzo proszę, sobie podziękuj, bo ty odpowiedziałaś na pytanie. Tak to wygląda w nagrywarce, bardzo łatwo jest wygrać 100 zł. Iwanna się cieszy, bo Iwanna wygrała, a wy zostańcie z nagrywarką. Hejka, to Scarlett i Julianna. Chcielibyśmy przede wszystkim pozdrowić wszystkich naszych znajomych, którzy to oglądają i... Pozdrawiamy tej krzonerki. I pamiętajcie, nie używajcie plastikowych butelek. I dbajmy o środowisko. Dziękujemy. Jesteśmy TikTokerkami, pa pa. Siemanko, to Hubert, lecę właśnie na jedzenie, bo jestem bardzo głodny i chciałem też przy okazji pozdrowić wszystkich moich znajomych i uczniów ze szkoły, w której uczę. Dzięki. Witam serdecznie. Chciałbym pozdrowić moich siomów z osiedla. Nie mam pojęcia, co mówię, ale jakbym miał przekazać jedną taką rzecz, to wydaje mi się, że takie najtrudniejsze w życiu jest to, żeby być sobą, także niech każdy praktykuje to i nie próbuje być kimś innym i będzie naprawdę jakby fajnie. Słońce mi bardzo świeci w oczy, tutaj jest no niezbyt okej pod tym względem, ale pozdrawiam każdego. Cały czas oglądacie nagrywarkę z Poznania, ze mną wesoły Michał. Cześć Michał. Cześć. Zawsze z takim bojowym, uśmiechowym nastrojem? Zawsze tak, no wydaje mi się, że to jest jakby najważniejsze w życiu, żeby lecieć po swoje z dobrą energią. Zdecydowanie tak, zobaczymy, czy więcej energii doda ci 100 zł ode mnie. Najpierw jednak musisz wybrać kategorię pytania, które padnie. Mamy dzisiaj muzykę, internety i kategorie różne, czyli tą najszerszą. Którą wybierasz? Lecimy z kategorią muzyka. Bardzo proszę, mam bardzo proste pytanie z tej kategorii. Otóż jest taki bardzo, bardzo znany utwór, nazywa się Gangnam Style. Kojarzysz? Tak. Kto go wykonuje? Psy. Jesteś pewny? Jestem pewny. To niestety daje taki wynik, że ja tracę 100 zł, bo wygrywa je Michał. Michał? Hura, no super, no nie wiem na co wydam, ale wydam te pieniądze dobrze, także... To była bardzo dobra inwestycja, pozdrawiam serdecznie. Ja też pozdrawiam, zostańcie z nagrywarką. Siemanko, jeszcze raz. Sorry. Prawie. Siemano, z tej strony Jachu. Tutaj Kamil. I chcielibyśmy bardzo pozdrowić naszą panią od polskiego. I całą naszą klasę. I jednocześnie chcielibyśmy wam przypomnieć, żebyście zachowywali się, kiedy wchodzicie do tramwaju, bo jednak pchanie się nie jest dobre. Także pozdrawiamy i nara. Na razie. Cześć, jestem Patryk. Pozdrawiam wszystkich znajomych, dziewczynę przede wszystkim. Kocham cię bardzo, jesteś wspaniała. No i już życzę wszystkim bardzo serdecznie miłego dnia i pogodnej pogody, bo jak na razie dopisuję. Siema, z tej strony Alex. Pozdrawiam was wszystkich. Chciałem wam powiedzieć, że film Joker jest zajebistym filmem. Zapraszam was i pozdrawiam wszystkich moich znajomych. Siemanko, z tej strony Angela i Sylwek. Słuchajcie, mieliśmy wam powiedzieć o tym, co nas wkurza, ale nas nic nie wkurza. Kochamy wszystkich, jesteśmy pozytywnie nastawieni, to jest najważniejsze, prawda? Tak, tak. I mieliśmy powiedzieć, kogo pozdrawiamy. Mamo, pozdrawiam cię z Poznania. Ja pozdrawiam wszystkich studentów prawa z UMK. Peace, yo. Dzięki. No. Cały czas oglądacie nagrywarkę z Poznania, ze mną wesoły duet, to jest Angela, to jest Sylwek i oni teraz, jak zwykle w nagrywarce, będą się mierzyć z pytaniem. Angelo, na ciebie spadnie wybór kategorii, mamy muzykę, internety i różne. Co wybierasz? Różne. Pięknie, ja to lubię, jak ludzie idą grubo, Sylwek nie miał nic do powiedzenia, więc cudownie, wiadomo. Ja się zgadzam. To była ich wspólna decyzja, wiadomo, to standardzik. Oczywiście, drodzy państwo, pytanie jest bardzo proste. Ilu jest przyjaciół w Przyjaciołach? Taki serial. O matko, Rachel, Phoebe, Monika, Ross, Chandler, 6. Sylwek, ty to umiesz odpowiadać na pytania, to jest... Tak. Drodzy państwo, Sylwester jako załóżny z tyłu naprawdę nic nie zrobił, a jednak dlatego Angeli muszę oddać 100 zł, bo była jej 6. Angelo, na twoje ręce gratuluję. Dziękuję. Angeli dałem hajs, a Sylwek się bardzo cieszy. Sylwek, możesz dostać najwyżej uścisk. Dziękuję bardzo. Ale miło, że był pięknym statywem i wtóruje Angeli. Zostańcie z nagrywarką, a oni się będą cieszyć i wydawać swoje pieniądze.
Cześć, tutaj Marcel. Wszystkich zapraszam na Woodstock w przyszłym roku, bo jest dobra zabawa, wspaniali ludzie i pozdrawiam wszystkich. Dzięki, cześć, do zobaczenia. Cześć, mam na imię Jakub i mam nadzieję, że znam angielski. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Cześć, mam na imię Arek. Pamiętajcie, żeby robić nogi na siłowni. Pozdrawiam rodziców, Martę. Dzięki. Siema, Martyny i Emilia. Właśnie idziemy sobie na trening i kupiłyśmy sobie pączki. Poznańskie pączki są najlepsze, pamiętajcie. Ja nie jem pączka, bo chcę sobie zostać na później, ale one jedzą oczywiście. Chciałybyśmy pozdrowić naszą trenerkę Irinę. I cały energetyk. I dziewczyny z Energetyka Poznań. Woo! Energetyk Poznań! Woo! Cześć, jestem Karol. Prośba do Poznania, uśmiechajcie się więcej. Chciałbym pozdrowić Małpę, Aśkę i Rzepkę. Cały czas oglądacie nagrywarkę z Poznania, ze mną Karol. Cześć Karolu. Cześć. Wszystko git u ciebie? Wszystko fenomenalnie. Świetnie, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, a na pewno będę się starał, dając ci stówę. To za moment. Chciałbym, żebyś najpierw wybrał kategorię pytania, które usłyszysz. Muzyka, internety i różne to trzy kategorie. Dziś co wybierasz? Poproszę internety. Jesteś internetowym takim tym grzebaczem? Spędzam czas. Dobra, pięknie. Jest trzech znanych youtuberów, w Polsce chyba najbardziej znanych takich. Rezygiusz, Stiu i Blołek. Oni zaczynali od grania w jedną grę. W jaką? Strzelam, rzucam, niech to będzie Minecraft. Kolejną stówę straciłem. Czemu tak jest źle w tym Poznaniu? Jasna cholera. Dobrze, no Karolu, niestety to jest twoja stówa. Wszystkiego najlepszego. Teraz Karol się cieszy. Dzięki bardzo. Wow! Super. No i to był ostatni zawodnik dzisiaj. Cieszę się, że pożegnaliśmy się zwycięsko, czyli ze stówą w Karola rękach. Wam bardzo dziękuję za dzisiejszą nagrywarkę. Widzimy się w kolejnych odcinkach, w kolejnych miastach. Co złego, to nie ja. Rudy, dziękuję wam bardzo. Karol, kłaniamy się. We'll be right back.